Na spotkaniach rekrutacyjnych często zadawane jest pytanie o najdziwniejsze wyzwania, jakie miał kandydat. To co, przeprowadźmy takie spotkanie rekrutacyjne. Jak się stawia nowe budynki, to tak naprawdę ciężko jakieś wielkie niespodzianki, tak? No bo stawiasz od podstaw z projektu, na projekcie mogą wyskoczyć niespodzianki, ale to dzwonisz do projektanta i się wszystko załatwia. Najgorzej jest na budynkach starych. Robiliśmy taki jeden budynek we Wrocławiu, to było stare wojskowe kasyno. Firma oddzielna położyła jakieś instalacje tam pod budynkiem sobie. My nie mieliśmy wcześniej na to projektów. Oni wiedzieli, gdzie mają różne rzeczy być i oni sobie po prostu weszli i położyli te instalacje. No i później się okazało, że na koniec trzeba jednak projekty, tak? No i w zimie przy minusowej temperaturze z naszym inżynierem wczołgiwaliśmy się przez taki otwór tam pod ziemię. Tam było dosłownie 50 cm. I z latarkami, prawie na czworakach, przez kilka dni z rzędu, z dalmierzem mierzyliśmy te całe instalacje, które Rafał na kolanie rysował, później to rysował w AutoCadzie. Byliśmy zmarznięci, plecy nas bolały. No tak, to było dość ciekawe, czołganie się przez 3 dni pod budynkiem i mierzenie instalacji, tak. Znaczy, mieliśmy taką sytuację na przykład, bo my od czasu do czasu gdzieś tam na Słowację jeździmy i coś robimy na Słowacji, mieliśmy. I ci Słowacy też różne takie ciekawe pomysły mają, na przykład zamówili nas, żeby przyjechać pod Daszę zrobić, prawda? A że to kawałek drogi było, ja nie mogłem tego wcześniej pojechać, oglądnąć. I jak przyjechaliśmy, to okazało się, że na jednej półce w ogóle dachu nie było i śnieg padał do środka, co najlepsze, prawda? No i to było takie trochę śmieszne, no bo kazali nam robić, składać wełnę, a z drugiej strony śnieg padał do środka. Oni w międzyczasie po prostu kończyli ten dach robić, także zatkali tam tymi foliami i przykryciem dachowym. Ale na samym początku no, dosyć śmiesznie to wyglądało, no bo kurde, jak tu robić docieplenie, jak tam w ogóle dachu nie ma. No. Zaczekaliście? Znaczy, myśmy się zajęli jedną stroną skosu, tam gdzie był dach, gdzie była folia, gdzie mogliśmy robić i kawałek sufitu, a w międzyczasie ci Słowacy tam po prostu kończyli robić dach i kończyli stawiać okna dachowe, żeby przez to wyśnie tam się rozkapalać. Raz byłem na takiej budowie, co? Co powiedzmy, część była zaczęta budowy, część nieskończona, no i oczywiście inwestor mówi, że a, bo to teść w Ameryce robił, no i mu tu pomagał, ale teraz coś tam nie może i jak popatrzyłem na to, no to mówię, rękami się trzeba i nogami przeżegnać na tej budowie. Oczywiście było parę pokoi zaczętych, parę nieskończonych, ja zrobiłem część swoich, część, co mogłem, to poprawiłem, widziałem, to poprawiłem to, no i chciałem mu wyszpachlować i mówię, jakoś wyprowadzić to poddasze, ale powiedział, że dalej teść będzie kończył. No i na tym się współpraca skończyła. Nie wiem, jak to wyglądało, efekt końcowy tego, no ale to już od inwestora sprawa. Schodziłem w każdym razie z tego poddasza na parter, no i słyszę, że ewidentnie młot udarowy po prostu albo wjechał w żelbet, albo w coś stalowego, nie? No. I za chwilę patrzę, jak mój pracownik po prostu urządza sobie sprint przez budowę. Nie wiedziałem na początku, o co chodzi. No i 3 minuty później się dowiedziałem, że przewiercił rurę z gazem, ale był na tyle przytomny, że pierwsze, co zrobił, to wybiegł na zewnątrz budynku i zaczął szukać głównego zaworu odcinającego dopływ gazu do budynku. Przypomniałem sobie taką klientkę parę dobrych lat temu, która robiliśmy zabudowę poddasza i ta powierzchnia tego poddasza była tak mała, że wydawało nam się, że będą tam maksymalnie 2 pokoje, 2 pomieszczenia, tak? A klientka przyszła i mówi, że ma 3 dzieci i oni tam będą jeszcze z mężem mieszkać na tym poddaszu, nie? No i nagle z tych, powiedzmy, tam 60 metrów chciała, żebyśmy zrobili sypialnię, pokój, 3 pokoje dla dzieci i jeszcze łazienkę, nie? No i chcąc, nie chcąc, nie wiem jakim cudem, ale zrobiliśmy to, nie? No i była tak zadowolona z tych prac, z tej swojej zabudowy, że w każdym pokoju musieliśmy zrobić półeczkę na książki z tych karton gipsu. Musieliśmy zrobić półeczkę na zdjęcia każdemu dziecku. Zrobiliśmy jednemu, to za chwilę przychodziła, żeby zrobić drugiemu, za chwilę trzecie przychodziło, też chciało tą półeczkę. I tak z dwojga tego wyszliśmy, aż z tego poddasza wyszliśmy na klatkę sodową. Tam na tej klatce sodowej chciała mieć małą spiżarkę. W tej spiżarce zrobiliśmy z tych karton gipsów takie półeczki, co chciała, na słoiki. No to co, rekrutacja przeprowadzona pozytywnie? A już wkrótce na szlaku mistrzów izolacji zastanowimy się nad prawdziwą zmianą pracy. Do zobaczenia za 2 tygodnie.